Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team. Słuchajcie, wiem, że jest czwartek, ale rozpoczniemy od nagród za Division Rivals, ponieważ przez to, że była zmiana czasu, to te nagrody będą się za Mistrzostwo FUT będą się pojawiać dopiero o godzinie 10, więc to niestety jeszcze troszkę muszę poczekać, a więc rozpoczniemy od Division Rivals, następnie meczyk, pokażę wam mój zmodyfikowany skład, no i następnie FUT Champions. Więc tak, wiecie co? Wezmę dwie paczki Ultimate, to dlatego, że nie ma obecnie żadnej promocji, a jak już trafię kogoś dobrego, to nawet wolę zostawić do SBC. A to są dwie paczki, w sumie warte 250 tysięcy, więc bierzemy. I jeśli trafię Cristiano Ronaldo, to i tak to jest karta, którą mógłbym grać do końca, jednak powiem wam, że wbicie rangi pierwszej na Xboxie w lidze pierwszej to jest chyba niemożliwe, tam trzeba mieć blisko 30 tysięcy punktów, no może troszkę mniej, ale różnica pomiędzy ligą trzecią a ligą pierwszą jest ogromna. Jeszcze za zadanie tygodniowe dostałem paczkę za 50 tysięcy, też niestety niewymienna, więc rozpocznijmy od niej. Mam nadzieję, że to mnie tak rozbudzi i mamy walkout. No oczywiście nie. To nie jest dobry znak przed paczkami za 125 tysięcy, no ale Ilkay Gun, a nie Kedira. 85, spoko. No właśnie nie pamiętam, wymienna czy niewymienna, jednak przez to tak jest, jako że jest to zadanie tygodniowe, to zawsze i jej, no niestety. No właśnie, a teraz paczka Ultimate. Kurczę, nie wiem czy kiedy, raczej nie, chyba. Wydaje mi się, że paczka Ultimate była tylko na urodziny, kiedy też dostałem ją za darmo od jej, ze względu na to, że tam logowałem się ileś dni, a więc bez przedłużania. No zobaczmy, może jakaś ikona. Ręce już gotowe do radości i jest walkout, dobrze, teraz biała flara i jestem spełniony. No to... Chris... Czekajcie, kto? Hiszpania? Bramkarz? Oran? Nie, Guaita. Kurczę, 84, bardzo dobra karta do SBC, gdyby to był Andy Robertson. Kurczę, bo jest kilka fajnych kart w Team of the Week, to mógł być też Iago Aspas, dobrze, że o nim zapomniałem, bo on to chyba 88 oceny ogólnej ma. Zobaczmy, czy jeszcze ktoś się kryje w środku, trafić Robertsona niewymiennego, mam nadzieję, że będzie w player pickach, ale też na dużo nie liczę. Neuer, wow! Było warto, oczywiście niewymienny, jednak przez to, że jest oceniony na 90. W ogóle to jest ciekawe, że informa oceniony 84 ma pierwszeństwo przed Neuerem. Bardzo dziwne, może to inaczej działa po prostu w paczkach niewymiennych, ale nieźle, jeszcze Jonas. No i fajnie, Christensen tutaj pozamieniam te karty, by nie tracić, jednak, no mówię, specjalnie wziąłem niewymienne, by mieć później tańsze SBC. I chyba się opłaci, bo no zacząłem tego Blon. Też się pytaliście, po co zaczynam kolejnego środkowego obrońcy. Naprawdę mówiąc, żaden inny piłkarz mi jakoś nie pasował. A serio, teraz oszczędzam już jakieś kilkadziesiąt tysięcy. Jeśli będę miał zamiar ukończyć to wyzwanie, no to jeszcze drugi walkout. Pad odłożony, czas na radość. Jest walkout. Tylko biała flara, dajcie mi ją. No nie. Nie, ale Portugalia, Brazylia, Neymar, Coutinho, Douglas Costa. No musiałem to którymś razem trafić. Nie wiem jak oceniać te paczki, jednak to jest ciekawe, że słuchajcie, kończy się promocja, nie ma już kart urodzinowych. I co? I lecą te walkouty. Oczywiście najlepsza paczka w grze, ale sam fakt, nie? Dlatego taki paradoks paczek jest taki, że lepiej otwierać, kiedy nie ma żadnej promocji, bo nawet możliwe, że to nawet się procentowo lepiej rozkłada. No niestety, jeśli chodzi o paczki za nagrody, to nie można sprawdzić procentu trafienia, wiecie, szansy na trafienie danej karty. Jednak no, przy tych paczkach ze sklepu, owszem, można to sprawdzić i te procenty nie zachęcają. Dobra, na player picka muszę jeszcze poczekać. Mówię player picka, bo tylko srebro jeden, ale zawsze coś. No i moja obecna drużyna, proszę państwa. Michel Ballack, 89, wersja środkowa, kupiony za 720 tysięcy. Bardzo możliwe, że to był świetny deal, bo no, kosztuje więcej. Po prostu teraz kosztuje więcej, jednak słuchajcie, wiem, że pisaliście, bym zrobił jeszcze trzecie wyzwanie, jednak nie zrobiłem go, dlatego że po pierwsze... Widzieliście, co trafiłem w ostatnim odcinku. Gdybym trafił kartę użyteczną, to może bym to przemyślał, ale tak to, no mówię, wywaliłem 400 tysięcy na paczkę za 100 tysięcy. No niestety. Podkreślacie, że ta seria to zabawa, jednak też zwróćcie uwagę na mój skład. Obecnie on w większości składa się z kart niewymiennych. Miałem 2 miliony monet w pewnym momencie obecnie. No mam ten milion, to jest nadal dużo, ale Cristiano Ronaldo na przykład bym teraz nie kupił. Bo Ballack i Nedved kosztują w sumie ten ponad milion, ale reszta to są same karty niewymienne. Jako że zbliża się Team of the Season, to no nie ukrywam, wolę mieć trochę tych monet i mam nadzieję, że to rozumiecie. Wrzuciłem tutaj Keita, bo stwierdziłem właściwie, że mam tego informa, a on nie traci tutaj z grania.
nawet trochę zyskuje, więc warto go użyć. No, wykończenie w końcu ocenione na 91 ze stylem gry, więc naprawdę spoko. A więc słuchajcie, zagrajmy sobie meczek w Division Rivals. Brakuje mi 3 zwycięstw ze zdobyciem bramki piłkarzem z Ligi Włoskiej, by dostać tego Sergeja Milinkowicza-Savicia. A naprawdę chcę go zdobyć, ponieważ po pierwsze, myślę, że on może nawet zastąpić Cancelo, staty kosmiczne i ma wzrost, którego mi często u Cancelo brakuje, a po drugie może być też super zmiennikiem, bo no jednak, patrząc na jego staty, to jest pomocnik idealny. Okej, lecimy, nie jest to żadna niespodzianka, nie udaje zaskoczonego, to jest norma w lidze pierwszej, jednak ten Cancelo i Koulibaly za player piki. Oczywiście, te karty można dostać w białym srebro 1, ale wiecie jak to jest. Mam jednak dla was dobrą informację, jestem wreszcie cały weekend w domu, a to oznacza, że zagram ligę weekendową na poważnie. No i kto wie, może to będzie ten tydzień. Najlepszy skład w historii. Gerrard, Ballack, Rijkaard. Wypadałoby wbić tę elitę, również po rozgrywaniu meczów z takimi rywalami jak tutaj, to mogłoby pójść trochę lepiej. Nainggolan nie wykorzystuje tej dogodnej sytuacji. A to jest akurat niespodzianka, rzut rożny, byłem przekonany jednak, że on po prostu źle uderzył. Jednak, no chciałbym wreszcie to zrobić, dam z siebie 100% i zobaczymy. Byleby nie skończyć na bilansie 22-8. Ajajaj, jest niebezpiecznie, ale bezkarnego. Tak swoją drogą to mam do was pytanie a propos nagród, bo tak jak Damian, amatorze, ja pierdziel, ale też ten wyrzut De Gea. Powinieneś podziękować za takiego gola, a nie mnie uspokajać. Chyba, że to jest właśnie takie koleżeńskie uspokojenie, że nie denerwuj się, każdemu się zdarzy. No nie, no tam do Cancelo miał wyrzucić, czasami te wyrzuty, nie wiem. Raz potrafi rzucić piłkę na 40 metrów, a z drugiej strony ma problem z takim wyrzutem. No ale dobra, na spokojnie, to jest tylko mecz rozgrzewkowy. Choć oczywiście chciałbym być bliżej zrealizowania tego wyzwania. Jednak to, co chciałem was zapytać, to przez to, że zbliża się Team of the Season, to wpadłem na jeden pomysł, by zbierać te paczki niewymienne i tak na filmie otwierać jedną, a teraz była okazja do zdobycia drugiego gola, a drugą sobie zostawiać i żeby, no wiecie, jak już wyjdą tocy, to zrobić sobie taki opening paczek niewymiennych za 125 tysięcy, ewentualnie zbierać wszystkie paczki za Division Rivals, te niewymienne, bo swoją drogą jak nie będzie żadnej promocji, to po co je otwierać? Słabe uderzenie i wszystko zostawiać na Team of the Season, a otwierać tylko nagrody za Food Champions. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo według mnie to jest spoko pomysł i zobaczymy, czy no z 10 paczek za 125 tysięcy, w sumie wartych ponad milion, wpadnie jakaś dobra karta Perisic zablokowany. Ale z tego co widzę, to rywal daje mi dużo miejsca, chyba że specjalnie chce mi oddać gola, w co wątpię. Ale tak myślę, kogo kupić na prawą pomoc i chyba będzie to Mbappe, ale już mówiłem wam dlaczego mam zamiar wrócić do Francuza, a nie na przykład do Promesa. Choć Promesa uznawałem właściwie za lepszego piłkarza. Ale po pierwsze Mbappe to Mbappe, a po drugie potrzebuje po prostu kogoś, kto ma 5 gwiazdek sztuczek. Tak, Promes się pod to łapie, jednak, no mówię, brakuje mi tego El Tornado. Tak i innych sztuczek, więc to jest powód, dla którego chcę mieć jednego z tych dwóch piłkarzy z powrotem. Decyzja oczywiście zależy od monet, bo bardzo możliwe, że mi nie wystarczy na żadnego z nich i tyle. Oj, sprytne podanie, jest Keita, pokaż wykończenie! No i właśnie dlatego potrzebuję tej zmiany. Może i ma ze stylem gry wykończenie 92, ale sami widzicie, że to jednak nie to samo. Mbappe mający mniej wykończenia prawdopodobnie by trafił, to jest paradoks FIFA. Nie ma co ukrywać, rywal nic wybitnego przez te 45 minut nie pokazał, ale prawda jest taka, ja nie byłem lepszy. Wpuściłem Pato za Keitę na boisko, mam nadzieję, że legendarny Brazylijczyk pomoże nam odrobić straty, a teraz Van Basten z pierwszej. Pato, okej, to może być nasza sytuacja, wycofanie, centra, jeny, bliziutko, tylko no, złe ustawienie, czane. No Pato dobrze, wprowadza się na boisko, Perisic z pierwszej, okej, piękna odpowiedź na bramkę Holendra, nieźle, nie wiedziałem, że Perisic tak umie, czyli muszę częściej uderzać z pierwszej, ja wiem, że to jest mega skuteczne, tylko nie mam takiego automatyzmu, by rozgrywać się tak jak robią to czasami prosi. A to jest coś, co jednak mega się przydaje, nie ma spalonego i Pato jest sam na sam, uderza swój Jezus, jeszcze Perisic, nie skończymy to, ostry kąt, dobitka, dzieje się, jednak Ballack, coś ty zrobił. Czekałem na taki idealny moment, nie ma spalonego, ale też De Gea to wyczuł, przepraszam, Donnarumma, jestem przyzwyczajony, że każdy używa Dawida De Gea. Ale jednak, no muszę wykorzystywać podania prostopadłe Gerrarda, są one z innego świata, a teraz spalony czy nie? 3-1, Van Basten, a nie, jednak nie.
Nie, no nie, czemu ten Nainggolan jest tak cholernie dobry? Jeszcze Van Basten z takim podaniem, co to jest za karta? Kurczę! Wiecie co, teraz trochę żałuję, że ja nie rozpocząłem robienia wyzwania o Van Bastena. Wiem, że oceniam go tylko po jednym meczu, no ale come on, nieźle wygląda. Pato! Po co komu Van Basten? Czekajcie, jak się uspokaja? Chyba tak. Nie, to był Dabik. A właściwie nie zrobił żadnej cieszynki, o którą go prosiłem, więc szacunek dla Pato. On powstrzymuje mnie przed złymi rzeczami. Nedved utrzymał się na nogach i jest Pato, w łatwy sposób omija. Steven Gerrard nie trafia, bo Donnarumma obronił. Kurde, byłem dumny z siebie, że tak podałem do wchodzącego piłkarza, Tulipa. I Balak! Tak jest! 3-3. Doskonale się pokazuje. Odrabia. Pięknie. Oczywiście to jest główka, jednak wiedział, jak się ustawić w polu karnym. Powtórka tej bramki, uwolnił się do obrońców. Błąd Donnarummy oczywiście. Czy ja wiem, pamiętajmy o tym. Dla nas z perspektywy graczy łatwo powiedzieć błąd bramkarza, jednak w rzeczywistości przecież cholernie trudno się bronić takie uderzenia głową po rzucie rożnym. Więc na spokojnie też muszę często uważać z tymi moimi opiniami, bo wiem, że przesadzam. Oj, Gerrard, doskonały odbiór i proszę Państwa, może jeszcze się uda Chan. Na spokojnie, Damian, na spokojnie. Nedved do Gerrarda, Gerrard, uderzenie, dobitka! Tak jest! Steven Gerrard na 4-3 i mamy to, mamy prowadzenie, ale czy mamy zwycięstwo? No jeszcze się nie cieszę, ponieważ dużo czasu do końca. Piękna dobitka na pustą bramkę. No cóż, mój drogi przeciwniku, trzeba było mnie uspokajać. No właśnie, no właśnie. Cancelo. Prosto padła piłka, jest zwycięstwo, dziękuję bardzo. Ciężkie spotkanie, ale idealne takie, by się obudzić. Jeszcze Van Basten kradnie piłkę do domu. Ja wiem, że zdobył tego hat-trick, a jednak ta bramka po moim prezencie nie powinna się liczyć. Może jego Van Basten zagrał cudownie, jednak najważniejsze jest to, że moja cała drużyna współpracowała ze sobą. Nedved, 3 asysty, no kurczę. No nie wiem, czy jestem w stanie się go pozbyć. Wiecie co, nawet rozważam kupno jego lepszej wersji, przez to, że chyba nie jest taka droga, no ale na razie to ja monet nie mam. No ten skill rating mi trochę spadł, bo naprawdę, Liga Pierwsza to nie przelewki. Raz trafi się na gorszego przeciwnika, jednak przeważnie te mecze są tak ciężkie, ale to dobrze, bo to jest dobre przygotowanie do Foot Champions. A więc mamy nagrodę za ligę weekendową, ale to srebro pięknie wygląda. Ile monet? Ej, aż 20 tysięcy. Jedna mega paczka, jedna paczka piłkarzy premium, jeden player pick. No cóż, no może to jest moja prawdziwa ranga. I pytanie brzmi, czy zobaczymy tutaj świetną kartę? Ostatnio był Pjanic, jedna z najwyżej ocenionych kart, jaką trafiłem. Andy, proszę, chodź do mnie. Hübner. Okej, no zawsze tutaj mogę trafić Robertsona, ale jako, że były dzisiaj 2 walkouty, to ja już na nic nie liczę. Byleby były karty coś warte, choć no niestety, wszystko wskazuje na to, że dzisiaj ani Mbappe, ani Promesa nie będzie. Cristiano Ronaldo również, to jest Danilo Pereira warte 1000 monet. No i mega paczka. Zobaczmy, czy podświetli się logo? Spokojnie, ja nie narzekam. Serio, więc tak tylko troszeczkę rozczarowany jestem, ale mamy Pogbę. Paje. Nie, Fekir, 85, a to bardzo fajnie. On jest warty, mam nadzieję, że jeszcze jest 14 tysięcy. Okej, z tej paczki jestem zadowolony, 12 750, jeszcze player pick, Alan 84, naprawdę dobra paczka. Choć wiecie co, standardowo, obecnie no ludzie wyprzedają te karty jak trafiają, więc zachowuję, wieczorkiem pewnie będzie więcej warty, a tutaj na kim wieje, ze względu na cenę ogólną, ale od razu poleci na listę transferową. No kurczę, jest problem, bo na koncie mam tylko 57 tysięcy. Nawet jak posprzedaję te karty, które mam, to no bogaty nie będę. Pogba poszedł za 723 tysiące obecnie. Chodzi oczywiście po troszkę więcej, jednak ja też tego Balaka kupiłem za niższą cenę, więc tak na to nie zwracam uwagi. No te wszystkie karty są warte tutaj 1000 monet, więc niby mam, no mam z 40 tysięcy, tak 35 tysięcy na liście transferowej, no do tych Fekir, ale nie uzbieram. Nie uzbieram na tego Mbappe, co oczywiście stwarza pewien problem, bo może być mi ciężko w lidze weekendowej, ale myślę, że właśnie wygrywając, zdobywając elitę takim składem, z Keitą na napadzie pokażę, jaki to jestem świetny.
ale Gerard mnie zachwyca. Wiem, że ja ciągle go chwalę, ale kurczę, po coś robiłem tę kartę. Właśnie takiego gracza potrzebowałem, który potrafi zmienić losy spotkania. 34 gry, 16 bramek i 8 asyst. No jak na piłkarza, którym gram po prostu na środku pomocy, to jest niesamowity rezultat. Perisic też daje radę, myślałem, że będzie częściej strzelał, ale on wie, kiedy ma strzelać i to jest najważniejsze. A wiecie, co jest jedna karta, którą chciałem przetestować od dłuższego czasu, dlatego też na pozycję PP kupiłem PP. Tak jest, Iworyjczyk grający w Lille. Zobaczymy, jak się spisze. No na papierze przepiękny. Razem na napadzie z Perisiciem muszę pamiętać o tym, że jest lewonożny. Mam nadzieję, że da radę. Okej, to nie będzie łatwe zadanie. Widzimy, rywal też chce zrealizować to wyzwanie związane z Ligą Włoską. No nie bez powodu ten Mertens na napadzie, bo wątpię, że to jest jego normalny taki napastnik. No wiecie, że ta drużyna nie jest aż tak dobra. Muszę tylko pilnować, czy mi się wszystko nagrywa, bo przed chwilą wywaliło mi komputer. Pierwszy raz chyba miałem blue screena na Windowsie 10, jestem zawiedziony. Ale działa, to najważniejsze. Kurczę, atakuje bardzo szybko, zobaczmy, Dries Mertens. No i cyk, koleś strzelił bramkę Mertensem i pewnie od razu opuści boisko. Teraz Gerard! No blisko, Pepe, dobra kontrola piłki, to mi się podoba, ale strata. No nie, w taki sposób, nie la krokety. Halo panowie, jeny! Też potrafię zdobywać gole od środka. Niklas Pepe, debiut i bramka. Cyk, 2-1. Kurde, nieźle to zrobił. Byleby tylko Perisic trafił do siatki w tym meczu, ewentualnie Cancelo. No muszę zdobywać te bramki piłkarzami z Serie A. Brakuje mi dwóch zwycięstw. To jest do zrobienia. I Nedved do Pepe. Zobaczmy, kolejna akcja. Uderza z dystansu, słupek. Tym razem słupek. Jeszcze Gerard podbija piłkę, bawi się tutaj. Musimy wycofać, podcięcie. Nedved, nie udało się przedłużyć. No nie, Rijkaard, co ty zrobiłeś? Nie wierzę w to. Normalnie to miało być takie... Okej, Pepe i gola nie ma, wyjął to. Oj, gdyby ktoś tam zablokował Handanowicza. Teraz Gerard, znów taka podkręcona, gol! Mamy to, 3-2, Perisic, zaskoczony Handanowicz. Tak to jest, jak się wychodzi bramkarzem i cyk, doskonała asysta Gerarda. Lecimy, nie tracę wiary, 18 minut, właściwie 20 z doliczonym, kupa czasu, ja to jeszcze wygram. Okej, Pepe, jeny. Za późno włączają się sztuczki. Bo już szykowałem fake shotik, by przejść do przodu, a tak to no niestety strata i kontratak. 10 minut do końca, coraz mniej czasu, a czas. Chan, pomiędzy, dobrze, ale już Nedved, chciałbym, byś leciał do przodu, no za bardzo się cofasz. Pepe, nie ma spalonego, Paweł Nedved, przerzuć to, no nie trafił. Prawdopodobnie moja ostatnia akcja, no balak, bo ja cię wyrzucę. Po prostu szkoda, bo myślałem, że uda się jeszcze zrobić coś z tej akcji. Czułem przypływ mocy, a wielki Michel, cholera jasna. Gwiazda siedmiu boleści. Na plus zaliczam debiut Pepe, bo nie mogę powiedzieć o nim złego słowa. No czasami tam kontrola piłki była jaka była, ale no też pierwszy mecz, tą kartą muszę go, że tak powiem, okrzesać. 4 gwiazdki sztuczek, no naprawdę. Najlepsze jest to, że on ma aż 183 cm wzrostu, więc nie jest takim typowym, szybkim, małym skrzydłowym jak Lozano, tylko naprawdę no może się dobrze spisywać na pozycji napastnika. I sprawdzimy go w następnych meczach Food Champions, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wierzę w tę drużynę, Ballakowi oczywiście jeszcze daje szansę, bo o cholera. No dobra, jak teraz tak na to patrzę, 15 meczów, 5 bramek i 10 asyst. Zwracam honor, ale zawsze tak jest, jedno podanie nie wyjdzie, to się człowiek denerwuje, a szkoda, bo naprawdę myślałem, że z tej akcji coś wyjdzie. No nie no, jednak tak ogółem po tych rozegranych meczach jestem w stanie powiedzieć, że naprawdę jest to kapitalna karta, tylko no więcej też spokoju ode mnie. I będzie dobrze. Walczę dalej o tego Sergeja Milinkowicza-Savicia, bo ja go potrzebuję, czy to jako zmiennika, czy to jako podstawowego piłkarza. Będzie dobrze. Gold 1 to minimum, ale mam nadzieję, że to będzie ten tydzień. Ja dziękuję wam za oglądanie, no i do zobaczenia jutro w kolejnym filmie na moim kanale. Może jakiś drafcik, no zobaczymy. Jeszcze raz dzięki, miłego dnia, cześć!